Bardzo żałowałem, że Grzeszak pojawił się w Polsce w tym roku. I was born to do this. Wszystkie środki dozwolone. To jeszcze raz, na spontanie zaczynamy nagrywanie YouTube'a i chciałbym was wszystkich przywitać. Zrobimy dzisiaj coś, o czym marzyłem od co najmniej jakichś 3-4 miesięcy, czyli będzie to burger inspirowany życiem i grą Shaquilla O'Neala, który już, można powiedzieć, że w Polsce stał się postacią kultową poprzez wywiad u pana Stanowskiego, bo jak wszyscy dobrze wiemy, jego buty są naprawdę w przystępnej cenie i dla każdego. W przeciwieństwie do jego burgera, bo wymarzyło mi się 3-4 miesiące temu, żeby stworzyć bardzo dużego burgera, który tak na dobrą sprawę wychodzi z tego, że kilka lat temu przeczytałem artykuł o piłce, która bodajże w 96 bądź 97 roku została wypuszczona przez KFC w Polsce. Jest to piłka z odbiciem dłoni Shaqa. Panie operatorze, czy możemy poprosić o piłkę w tym momencie? Jest tam. Na piłeczce mamy odbity odcisk dłoni Shaqa. I dla mnie jest to temat wyjściowy, bo chcę zobaczyć, jak ten odcisk dłoni będzie wyglądał na burgerze o podobnym rozmiarze. Dlatego powoli przechodzimy do montowania tego wszystkiego, a zaczynamy od Kolesława. Chciałbym, żeby smakował on tak samo jak w KFC, bo już nie będę ukrywał, że od razu kurczaka, którego dzisiaj użyjemy, to jest kurczak typowo, którego zamówimy z KFC. Udało mi się dorwać coś, co mega mi uprości pracę, bo na rynku złapaliśmy już szapkowaną kapuchę, którą walimy tutaj. Do tego ścieramy marcheweczkę. Marcheweczkę ścieramy i przechodzimy do cebuli. I z cebulą jest taki myk. Jeśli chcemy osiągnąć podobny ostry smak, który mamy w KFC, to połowę naszej cebuli siekamy w drobną kostkę, ale drugą ścieramy na zesterze. Balbinę zdejmujemy. Jestem ciekawy, ile razy balbina wejdzie dzisiaj w kadr. A jeśli nie macie jeszcze tego urządzenia, to serdecznie polecam, bo nie ma nic lepszego do sprzątania w kuchni. Bieżącego syfu. Tarka Microplane, polecam każdemu, game changer w kuchni. Żeby nie było, przechodzimy do tego momentu. Jeśli mamy połowę cebuli startą, ściągamy wszystko do środeczka i przechodzimy do krojenia cebuli. Mogę wam powiedzieć, że lifehack z krojeniem cebuli na Juriego Gagarina jak najbardziej działa, tylko trzeba sobie zapewnić odpowiedni dopływ tlenu, bo nie płaczesz od cebuli, ale można się popłakać poprzez brak tlenu. Cebulę przekładamy do naszego Kolesława i przechodzimy do robienia sosiwa. Pewnie zastanawiacie się, czemu mam takie składniki schowane do lodówki. Ponieważ mój kot je wszystko. W misce łączymy ze sobą majonez. Dodajemy śmietankę 36 gęstą. Oczywiście Kolesława będzie za dużo, ale wiadomo, że trzeba go wepchnąć do dużego burgera, bo nie mogę się doczekać, jak zobaczycie, jakie przygotowaliśmy do tego wszystkie bułki. Do naszego sosiwa leci cukier puder. Wlewamy ocet. Ocet ryżowy, ale jeszcze lepiej będzie, jak będzie jabłkowy, bo jabłkowego zapomniałem kupić. Dodajemy łyżeczkę suszonej cebuli. Czuję, że mogę mieć dosyć dużo hejterów, ale dodajemy też łyżeczkę czosnku granulowanego, taką czubatą, i około łyżeczkę pieprzu. Świeżo mielonego oczywiście. Mieszamy ze sobą wszystkie składniki sosu. Gdy wszystkie składniki naszego sosu dokładnie się ze sobą połączą, przelewamy je oto do tej miski i całość mieszamy ze sobą. Następnie przekładamy wszystko do lodówki, aby składniki mogły się ze sobą wystarczająco dobrze przegryźć i dostarczyć nam szerszych doznań smakowych. Następnie nafaszerujemy nim burgera. Jesteśmy na etapie memlania naszego Kolesława i mogę wam już powiedzieć, że wygląda on prawie jak ten z KFC. Jeśli chodzi o burgera, którego będę proponował wam, żebyście go zrobili w swoich domach, to użyjemy w 100% składników, które dorwiecie przy zamówieniu zestawu z KFC. KFC to mogła być wasza reklama. Ketchup robimy na bazie Pepsi, ponieważ nikt inny jak Shaquille O'Neal był związany z reklamowaniem tego napoju. Jedziemy. Zaczynamy od wylania, wrzucamy na gaz i redukujemy o jakieś 75%. Następnie dodamy do tego pomidory pelati i odrobinę przypraw. Łyżka suszonej cebuli, a nawet półtorej. Jedziemy z czosnkiem granulowanym. Łycha do środka. Do środka jeszcze tak mniej więcej łyżeczka papryki wędzonej, łyżka soli. Jak coś dopieprzymy później, ale też mniej więcej łyżka. Łyżka cukier kryształu. I octu, bo dajemy do środka jeszcze łyżkę prażonej cebuli. Sosu rybnego, dzióbka sosu sojowego, tyle samo sosu Worcester, sriracha,
która się rozpada. Całość delikatnie mieszamy i wrzucamy z powrotem na kuchenkę. Więc jedziemy, około pół godziny. W międzyczasie jeszcze sobie ugnieciemy pomidorki, żeby wszystko później ładnie się połączyło przed blendowaniem. Jedziemy teraz z domowym sosem Kentucky Gold. Do jego zrobienia będziemy potrzebować trochę składników, a my już je szykujemy. Do zobaczenia. Zaczynamy od miski. Potrzebna nam jest jedna miska. Potrzebna też nam jest jedna waga. 120 g majonezu. Nikt nie wie, co to za majonez. Potrzebna jest nam żółta musztarda, amerykańska tak zwana. I w chwili obecnej wiem, że jest bez problemu do dostania w sklepie marki Auchan, tak zwany czerwony ptak. I w czerwonym ptaku bez problemu to znajdziecie. Widziałem też, że są w Makro. Dawno nie byłem w Biedronce, w Lidlu, więc nie określę, czy tam jest. 60 gramów, 80 gramów miodu. Dużo łatwiej byłoby, jakby ten miód był rozpuszczony. Będziemy, namieszamy się jak szaleni. Mam każdy praktycznie ocet, tylko nie jabłkowy. To użyjemy octu ryżowego i potrzebujemy go około 20 gramów. My teraz potrzebujemy 5 gramów pieprzu, ale z pieprzem to jest tak, że to jest około 5 gramów. A tak na dobrą sprawę 5 gramów to jest mniej więcej łyżeczka. A w międzyczasie jesteśmy na etapie tego, że nasze pomidorki dochodzą razem z pepsiawką. Łyżeczka suszonej cebuli i łyżeczka czosnku granulowanego. Jeśli ty też masz zbyt dużo tych samych przypraw otworzonych w swoim przyprawniku, to daj nam znać. Więc jeśli chodzi o naszą balbinkę, to balbinka lubi sprawdzać, czy przypadkiem za chwilę nie będę kroił jakiegoś mięsa. Około 10 ml sosu sojowego to mniej więcej są dwie łyżeczki, ale tak jak śpiewał Paluch, oko, oko. I kręcimy teraz. Czyli mamy sosik Kentucky Gold, który pójdzie na skut naszych burgerków. Jesteśmy na etapie naszego ketchupiksu z Pepsi i proszę bardzo, tak on wygląda. Halo, halo, mobilki, jak tam droga do blendowania? Czy czysta? O jest. Teraz już pro tip, żeby poprawić trochę konsystencję naszego ketchupiksu, a przy okazji dlatego, że oliwa jest dobra i wzmacnia smak, podlewamy go oliwką i blendujemy. Zrobienie ketchupu, który ma w sobie Pepsi, to nie jest coś takiego, że to jest astronomiczna różnica i ten ketchup odmieni wasze życie. Bardziej w tym przypadku jest to smaczek, że można po prostu kreatywnie wykorzystać czarny napój do zrobienia czegoś fajnego. Ratujemy frytki z KFC, czyli to, co przyjechało do nas w dostawie. Walimy na kamionkę, wrzucimy na chwilę do piekarnika, żeby pozbawić ich efektu suchej, mokrej fryty. Znaczy przynajmniej ja wychodzę z założenia, że nie ma nic gorszego niż mokra fryta taka przywieziona z dowozu. 200 stopni termoobieg, kilogramowe wyrożki specjalne na zamówienie. Jeszcze raz, okruchy wróć. Bułeczka leci na patelnię, żeby się udostawać ilość, masełka malutka. No i przechodzimy do składania naszego burgera. Zaczynamy od półki z piekarni okruchy, na którą leci sos Kentucky Gold. Na to kładziemy domowego Kolesława i coś, co jest klasykiem, którego się nie zmienia, czyli kurczak prosto z KFC. Na to tyle żółtego sera, ile reaktor wytrzyma. Rozpuszczamy go, dajemy podkręcone fryteczki, które warto wcześniej odgumić w piekarniku i polewamy to wszystko ketchupem na bazie Pepsi i sriracha. Składamy i przechodzimy do jedzenia. Jeśli chodzi o jedzenie burgerów na czas, to nie był ostatni burger, którego zjemy jak najszybciej już teraz w sobotę, 26 października. Zapraszam do łódzkiego Kocisa. Zmierzymy się z halloweenowym burgerem z trachem na wróble. Cóż, pozostaje się pożegnać. To nie był ostatni burger, którego zjemy tutaj na czas i którego relacje zobaczycie. Zazwyczaj będziecie jedli je wy, a do wygrania myślę, że będą całkiem ciekawe nagrody. Do zobaczenia i cóż, niech jedzenie będzie z wami.